prostu ze zwykłą naczepą nie opłacało się jeździć do Kalifornii, dlatego że lodówki jeżdżące do Kalifornii brały za darmo ładunki, no za pół darmo, po kosztach paliwa, czasami na pusto jechali, bo oni zarabiali wożąc warzywa i owoce z Kalifornii. Więc stawki do Kalifornii były bardzo niskie, no i z Kalifornii też były niewysokie, jeżeli się nie miało lodówki. A w Oregonie czy w Waszyngtonie było inaczej, no tam nie jeździło tyle lodówek, więc towar, który jechał tam, płacił w miarę przyzwoicie i wracając też płacił w miarę przyzwoicie, a przynajmniej tyle, że człowiek nie dokładał do interesu. Im dłuższa trasa, tym mniej pracy dla dyspozytora, a dyspozytorem była Grażynka, ona szukała tych ładunków. Więc jak mi znalazła taki ładunek na 5 dni, to dopiero po 5 dniach musiała szukać następnego ładunku. Gdyby szukała tego ładunku codziennie, no to miałaby dużo więcej pracy, a przecież ona normalnie pracowała w międzyczasie, więc stąd taki pomysł. Ja byłem zadowolony, bo ja lubiłem te długie trasy, ona była zadowolona i tak pracowałem aż do 5 lat temu, gdzie stwierdziliśmy, że trzeba sprzedać ciężarówkę. Zbliża się emerytura, trzeba wrócić na etat, troszkę odpocząć, mieć mniej zawracania głowy, mniej tułaczki po całym świecie. No i wtedy chciałem iść do takiej firmy, w jakiej teraz jestem, tylko okazało się, że nie mogę iść do takiej firmy, bo mam jeden mandat. Mandat, nie mandat, no to jest też ciekawa historia, bo miałem kontrolę na drodze. Policjant, krokodylek, który mnie zatrzymał, potrzebował jakiegoś powodu, żeby mnie zatrzymać. Teoretycznie policji nie wolno zatrzymać bez powodu kierowcy, więc zatrzymał mnie, mówiąc, że najechałem kołami naczepy na białą linię oddzielającą drogę od pobocza. Czyli po prostu jadąc zrobiłem coś takiego jak teraz. Więc chciał sprawdzić, czy nie jestem zmęczony za bardzo i dlatego mnie zatrzymał. Mówi, mandatu nie będzie, no ale on w tym tylko zrobił mi kontrolę. Kontrolę przeszedłem bez żadnych wykroczeń, wszystko było w porządku, tylko że w tym raporcie musiał napisać powód, dla którego mnie zatrzymał. No i powód, dla którego mnie zatrzymał, to było właśnie to, że najechałem na białą linię. Problem polegał na tym, że w raportach, które idą do internetu, nie ma czegoś takiego jak mandat ostrzegawczy. Tam każda rzecz jest przekładana na jakieś rzeczywiste wykroczenie. I to najechanie na białą linię się automatycznie przełożyło na reckless driving, na nieostrożną jazdę, co jest dużym wykroczeniem. Ciągle nie było żadnego mandatu. Ciągle nie było żadnych konsekwencji, tylko w moich papierach miałem ten reckless driving, mimo że żadnego mandatu takiego nie dostałem. I firma ta, w której teraz jeżdżę, do której się chciałem przyjąć, oni mają zasadę, że nikogo, kto ma reckless driving, nie przyjmują do pracy. Więc poszedłem tymczasowo do pracy, do US Express, do mojej starej firmy, rozwożąc towary dla Dollar Tree, dla sklepów Dollar Tree. Ręczny rozładunek, 3 naczepy w tygodniu, po 20 ton każda. Widzieliście na pewno filmy, jaka to była ciężka praca. Ja lubiłem tą pracę, dalej ją miło wspominam. Ale no była fizyczna, ciężka praca, nawet nie dlatego, że te paczki ciężkie, też się z nimi nigdzie nie chodziło, po prostu trzeba je było położyć na rolki i one same wyjeżdżały z naczepy. No ale ciężka była głównie dlatego, że w naczepie było w zimie chłodno, w lecie znowu upał niemiłosierny, ta naczepa się nagrzewała tak, że się z człowieka hektolitry wody wylewały i
i po prostu no tam wytrzymałem pół roku. Potem się przeniosłem do Targetu, dalej jeżdżąc dla US Express zacząłem wozić naczepy dla Targetu. To było troszkę prostsze, bo było po prostu się odpinało załadowaną naczepę, przypinało pustą. Po 3 latach ten reckless driving mi zupełnie zniknął z rekordu tak zwanego, ponieważ to nie był mandat, tylko to było takie automatyczne przeniesienie pretekstu, dla którego zostałem zatrzymany. To tam się działo przez 3 lata i po 3 latach znikło i mam czyste konto, tak jak powinienem mieć to czyste konto, bo ostatni mandat, jaki dostałem, był 10 lat temu. Więc jeszcze raz zadzwoniłem do tej Biedronki, w której teraz pracuję, do tych sieci sklepów spożywczych. Sprawdzili moje papiery i powiedzieli teraz, no witamy w naszej firmie, skoro masz czyste konto, możesz dla nas pracować. Więc teraz od 5 lat pracuję w tej firmie, gdzie pracuję. Pracuję 4 dni w tygodniu. Zaczynam zwykle koło 2 rano. Jadę do sklepów, które są tutaj na wybrzeżu, gdzieś w Charleston, w Wilmington. Raz w tygodniu jadę tam do Brunswick, Georgia. I wracam w ten sam dzień do domu. Był czas, że robiłem inne trasy, że jeździłem do Nashville. Wtedy spałem w hotelu. Czasami jeżdżę do Atlanty. No zdarza się też, że jeżdżę lokalnie po mieście, ale ponieważ zaczynam o 2 rano, to jest za wcześnie, żeby mnie wysłać do sklepu w mieście, bo nie ma jeszcze ludzi do rozładunku. Teraz oczywiście towar jest na paletach. Nie ja to rozładowuję. Praca spokojna, stawka godzinowa. Długi weekend, pracuję od poniedziałku do czwartku, piątek, sobota, niedziela mam wolne. I jestem bardzo zadowolony z tej pracy. No już nie jeżdżę swoją ciężarówką oczywiście, którą 5 lat temu sprzedałem. Jeżdżę Volvem takim jak mój, tylko bez sypialni. I mam nadzieję, że wytrwam w tej pracy do emerytury, czyli jeszcze 5 czy 7 lat. O tej pracy też już mówiłem osobno. Zarobki powyżej średniej krajowej, pracy poniżej średniej krajowej. Generalnie rzecz biorąc, bardzo dobra firma. Tak mniej więcej wygląda w skrócie historia mojej pracy jako kierowcy. Jeszcze tylko o kilometrach przejechanych bym powiedział tyle, że gdy jeździłem swoją ciężarówką, czy to było wożąc te lotnicze ładunki, czy potem jeżdżąc na własny rachunek, przejeżdżałem średnio w granicach 5000 kilometrów tygodniowo, czyli 150 tysięcy kilometrów rocznie. Nie, jak to jest? 250 tysięcy kilometrów rocznie, czyli co 4 lata jakiś 1 000 000 kilometrów. I co 4 lata wymieniałem ciężarówkę na nową. Właśnie miała wtedy ciężarówka zwykle koło 1 000 000 kilometrów przebiegu. Teraz jeżdżę jakieś 150 tysięcy kilometrów, czyli teraz potrzebuję 6 czy 7 lat, żeby kolejny 1 000 000 nawinąć, no ale już tych 1 000 000 co najmniej z 7 się przejechało. Teraz przejeżdżam, no w ubiegłym tygodniu byłem 2 razy w Brunswicku, przejechaliśmy w ubiegłym tygodniu. Czekajcie, gdzie ja tutaj mam moją rozpiskę? Gdzieś miałem tą rozpiskę z ubiegłego tygodnia. I w ubiegłym tygodniu przejechałem 2288 mil. 2300 mil, czyli
3200 i 500, 3700, prawie 3700 km. Ale zwykle jest około 3000 km tygodniowo, więc jest to jakieś 150 tysięcy km rocznie. Jak na pracę lokalną ciągle sporo jeżdżenia, ale troszkę mniej niż w dawnych czasach, jak się jeździło od wybrzeża do wybrzeża. I jak na razie nie mam żadnych planów, żeby kupić inną ciężarówkę własną. Jest mi tu w tej firmie dobrze. Właśnie praca taka po 12 godzin dziennie, 4 dni w tygodniu i potem długi weekend. I tak to wygląda, tak ta wygląda historia w skrócie. Myślę, że wam się podoba ilustracje do tej opowieści, jak te moje ciężarówki wyglądały, a teraz można ze mną jeździć albo na żywo, mam kamerkę włączoną czasami, albo można obejrzeć filmiki, bo sporo filmów na moim kanale jest i z tych lat, gdy jeździłem do Oregonu i Waszyngtonu, i z ostatnich lat, i nawet jest troszkę filmików z Nowego Jorku, jak jeździłem, jak woziłem te lotnicze ładunki, czy też z US Express, jak jeździliśmy, jak rozładowywałem ręcznie te wszystkie paczki. Także serdecznie was zapraszam do tych starych filmów. Pozdrawiam i dziękuję wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, to proszę zadajcie je tutaj pod spodem. Ja czytam wszystkie komentarze i jeżeli jest to forma pytań, to zawsze staram się na nie odpowiadać. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia.